Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszych rozmowach niedokończonych, w ich pierwszej części. Witam serdecznie w naszym studiu tutaj w Toruniu księdza biskupa Franjo Komarica. Witamy księże biskupie, ekscelencjo. Ksiądz biskup pracuje w diecezji Banja Luka, jest jej ordynariuszem w Bośni i Hercegowinie. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, szczęść Boże. I mówi trochę po polsku, ale niewiele. Na żalost, nie znam mnogo polski, a trzeba by znać. Niestety nie znam dużo polskiego, ale troszkę trzeba byłoby znać. No ale. Zachwalam sam wam wrlo, da sam wasz današnji gost. I da mogu se obratiti dragom polskom narodu, ne samo u Polskoj, nego po cijelom svijetu. Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogę tutaj być i pozdrowić i spotkać się z Państwem zarówno w Polsce, jak i też z ludźmi na całym świecie. Mogu samo reći da se vaša emisija gleda i u mojoj domovini, i u mome gradu, u Banja Luci. Wasza telewizja jest także odbierana również w mojej diecezji, w Banja Luce i tam też ludzie mogą oglądać. A nie znam, koliko wy znadete, mnogo tysiąca Polaka było u mojej biskupii do 46. godziny. A nie wiem, czy ksiądz wie, że bardzo wielu Polaków żyło w moim dekanacie do końca II wojny światowej. Ma jedna księga. Polacy w Bosni, to jest uprawo dekanat Prnjavor u Banjalučkoj biskupiji. Ja sam ovih dana kod njih u posjeti u biskupiji Legnica u Donjem Šljonsku. Tutaj pokazał ksiądz biskup książkę, gdzie właśnie są informacje dotyczące tych parafii, które znajdowały się w Banja Luce, a teraz ostatnimi czasy przebywał w Legnicy na Dolnym Śląsku. I oni su me vrlo srdačno primili ovaj puta i kad god bi došao ovamo. I bardzo mnie serdecznie przyjęli, ponieważ tam żyje sporo tych osób, które kiedyś właśnie przybyły z Bośni do Polski. Dwa nasza naroda i nasze dwie biskupie, Legnicu i Banja Luku, powezuje, ako Bog da i budući blaženik, jedan svećenik, mučenik, koji je bio u jednoj od poljskih župa, župnik, mladi župnik koji je ubijen, braneći svoje župljane Poljake. Jednym z takich związków, które istnieją między diecezją banialucką a między Legnicą i Banja Luką, jest postać duchownego, który został zamordowany w czasie II wojny światowej, a który pracował, to był Chorwat, który pracował między Polakami, którzy właśnie tam żyli. I to jest taka postać, obecnie trwa proces beatyfikacyjny i to jest właśnie taka postać, która łączy te dwa miejsca. A i mamo povezanost još veću. Mogli bismo da je svetac, sveti Poljak, papa Ivan Pavao II. Ne samo mene zaredio za biskupa prije 32 godine, nego je prije 15 godina upravo ovih dana bio u središtu moje biskupije i proglasio jednog mladog laika za blaženika Banja Lučanina, prvog laika Bosne i Hercegovine. Także taką postacią jest na pewno Jan Paweł II, który kiedyś właśnie nadał możliwość bycia biskupem, księdzu biskupowi przed 32 laty. Natomiast przed 15 laty powołał pierwszego duchownego z diecezji banialuckiej, kiedy była jego podróż przed 15 laty. A kiedy o pytaniu Bosna i Hercegowina znadłem, da i mnogo Polaka, katolika dolazi u Međugorje. Međugorje se ne nalazi u mojoj biskupiji, nego u biskupiji Mostar, ali to je Hercegovina, ali jest to moja domovina Bosna i Hercegovina, tako da mi nismo baš potpuno nepoznati za dragi poljski narod. Także wielu Polaków przyjeżdża do Medjugorje. Oni, kiedy tam przyjeżdżają, muszą przemierzać także tereny mojej diecezji. Zresztą Medjugorja to jest przecież też część Hercegowina, więc mojego kraju, czyli Bośni i Hercegowiny. Także dlatego mamy dużo takich wspólnych rzeczy.
ale nie znam decyzja niż ta. Tak. Da, ali ne znam koliko je Poljacima poznata velika tragedija katolika Bosne i Hercegovine, koja je itekako aktualna sada. Ale nie wiem natomiast, jak wygląda wiedza Polaków na temat tego, co jest aktualnie w Bośni i Hercegowinie, ani także, co właśnie było w trakcie wojny. No właśnie, ponieważ tutaj taki nam się pojawi wątek bardzo interesujący, może na inny program, o związkach między Polską a Bośnią i Hercegowiną. Mało znany wątek, myślę, przynajmniej w Polsce. Ale bardzo ciekawy. Natomiast właśnie dzisiaj chcemy o tym pomówić, drodzy Państwo, o sytuacji Kościoła katolickiego, o sytuacji katolików w tym kraju, w Bośni i Hercegowinie, na przykładzie tutaj diecezji Banja Luka, której ordynariuszem jest ksiądz biskup Franjo Komarica, obecny dzisiaj wraz z nami tutaj w Toruniu, w naszym studiu telewizyjnym. Księże biskupie, Bośnia i Hercegowina to jest kraj, który powstał po upadku Jugosławii. Może króciutko właśnie o kontekście historycznym. Ten kraj, gdzie leży już wiemy, na Bałkanach. Po drodze jadąc, jak jedziemy do Medjugorje, może mapkę, nie wiem, czy możemy mapkę pokazać naszym telewidzom, żebyśmy mieli też orientację. Ale też tutaj ten kontekst powstania tego kraju, który się narodził no niedawno. Baš prošlog tjedna je bilo 555 godina kada je ubijen zadnji bosanski kralj od strane otomanaca, od Turaka koji su došli u Bosnu i pokorili Bosnu. Minęło 555 lat, odkąd został zamordowany przez Turków ostatni król Bośni i Hercegowiny. Nie znam, koliko je poznat ovdje u Poljskoj, ali da je jedna princeza, dakle, unuka jednog bosanskog kralja, bila sveta Jadwiga. Jedna święta Jadwiga była, która też była związana z historią Prvi Bośni. Prvi polski kralj to je bila iz Bosne rodom. Pierwszy bośniacki król był po matce właśnie związany z... Pierwszy bośniacki król był związany z dynastią Piastów. No to tego nie wiemy w Polsce. A onda je... To se malo zna. Tako, ali evo, dobro je da trebamo znati neke stvari, da smo odavno bili povezani. Taj kraj... Katolički, kršćanski i poljski kraj. Trzeba wiedzieć, że te dwa kraje, wówczas średniowieczna katolicka Bośnia, była związana z katolicką Polską, która wtedy też była królestwem. Onda je došlo jako otomansko carstvo, koje se proširilo u današnju Panoniju, u Mađarsku današnju, sve do Budimpešte. Ale właśnie przed tych 555 laty przyszli Turcy, którzy opanowali tereny całego Półwyspu Bałkańskiego, aż po Panonię, a także część Węgier. Oni by sigurno išli dalej w średnią Europę, kto zna, może i do kraja Europy, da nie było jednego wielkiego Poljaka, Jana Sobieskiego, koji je zaustavio Turkę, jak znademo, pod Beczem. Być może oni by doszli nawet do końca Europy, do ziem zachodnich, gdyby nie postawa Jana III Sobieskiego, który wówczas Europę, który później zatrzymał jako pierwszy ten marsz Turków na zachód. Nakon toga je ustalila se granica između Europy i Azji upravo u Bosni. Bosna je bila najzapadniji dio tadašnjega otomanskog carstva, odnosno moja biskupija koja je bila katolička, pripadala Zagrebačkoj biskupiji, evo, postala je dio Otomanskog carstva, odakle su katolici uglavnom svi bili istirani ili poturčeni, odnosno poubijani. Właśnie i tak, wtedy Bośnia stała się taką jakby granicą pomiędzy tym światem chrześcijańskim, a tym światem islamu. Ponadto katolicy, którzy żyli w Bośni, to byli katolicy, którzy byli najbardziej wysunięci na zachód w całym Imperium Osmańskim, a właśnie przez Bośnię przebiegała ta granica między światem zachodu, między światem europejskim, katolickim, a właśnie światem islamu i orientem. 878. godine, nakon Berlinskog kongresa, Austriji, Austro-Ugarskoj monarhiji, dozvoljeno da uđe u Bosnu. I tada je došlo do naseljavanja evropskih naroda u Bosnu. Tada su došli Poljaci, Njemci, Austrijanci, Mađari, Česi, Ukrajinci.
dakle, područje austro-ugarskie monarchie u Bosnu. Ta cała sytuacja trwała do 1878 roku, kiedy to wówczas Bośnia i Hercegowina została zajęta przez Austro-Węgry i w tym właśnie czasie zaczęło się przesiedlanie muzułmanów, a zaczęli dochodzić ludzie z Europy, między innymi również Polacy, którzy bardzo licznie tam się osiedlali, a także Czesi, Niemcy i właśnie zaczęła się wówczas taka europeizacja Bośni. Wówczas przychodziło więc dużo katolików, także bardzo się wtedy zaczęło wszystko zmieniać w tym kraju. Bosna i Hercegowina, zajedno z Chorwacką i Slovenią, bile su Kronländer, jak se to kaže, dijelovi Austro-Ugarskog carstva, koje je propalo 18. godine. I te države su pripojeni, stvorena je nova država Jugoslavija, to jest srpski kralj je kao vjernost svoju alijansi dobio kao plijen, kao dar od pobjednika Bosnu i Hercegovini, u Hrvatsku i Sloveniju i tako je nastala Jugoslavija. To su bila dva svijeta do tada, zapadni, zapadnoevropski, istočnoevropski i umjetno je postala jedna država, Jugoslavija. Z kolei w 1918 roku Słowenia, Chorwacja i właśnie Bośnia jako jedyne części Cesarstwa Austro-Węgierskiego przypadły jako część połączona z Serbią i powstała z tego Jugosławia. Był to taki poniekąd dar państw zachodnich właśnie dla króla serbskiego, który to właśnie przejął władzę i dzięki temu połączył niejako te tereny, które były niegdyś jeszcze cały czas pod Turkami i te tereny wschodnie i tą kulturę wschodnią właśnie z tymi terenami takimi zachodnimi, katolickimi, które należały do Austro-Węgier. Kada je pao komunizam na evropskom nivou, onda je i komunizam u Jugoslaviji također trebao pasti. I svaka od ovih zemalja, a bilo je šest u Jugoslaviji, imala je pravo na samo opredjeljenje po ustavu Jugoslavije. No więc kiedy powstała Jugosławia, ta druga komunistyczna, wówczas weszło w jej skład także te państwa i one tam się znalazły jako część składowa Jugosławii i one tam zaistniały. Natomiast przy rozpadzie doszło do rozpadu na sześć różnych ziem, które obecnie tworzą kraje na Bałkanach. No właśnie ten rozpad Jugosławii. To jest, myślę, ważny moment też w historii właśnie Hercegowiny. Pamiętamy tę wojnę, lata 90. Wojna w Europie, wojna bardzo krwawa, wojna w Bośni i Hercegowinie, lata 92-95. Najbardziej krwawy konflikt w Europie po II wojnie światowej. Skąd tyle nienawiści tam wybuchło na tym terenie? Jak to było możliwe, że te narody, które żyły od lat, od wieków razem, wspólnie, w tym momencie nagle czy nie nagle właśnie ta nienawiść gdzieś się ujawniła? Ovo je bio zastupnički rat wielki sila preko nas, a myśmy byli samo poligon. A rat se ovaj vodio pod devizom divide et impera, zavadi pa vladaj. My byliśmy takim poligonem doświadczalnym w Europie, w którym to głównym hasłem było divide et impera, czyli dziel i rządź. I to jest tragiczne, to są stranci, wielkie sile wodili zaprawo rat kod nas, isprobavali novo oružje koje je Zapad trebao pokazati istoku, da imaju bolje oružje. Tako su meni govorili NATO-vi ljudi i u Washingtonu, i u New Yorku, i u Ottawi, i u Briselu, i Londonu, i u Parizu, u Bonu. To nema nikakve sumnje. Najprije su posijali preko medija, nećete zamjeriti, to smo mi ovdje u mediju, preko medija, nepovjerenje među ljudima. No więc tak, przede wszystkim to był taki poligon doświadczalny, na którym też próbowano nową broń. To było miejsce, które też służyło jako pewnego rodzaju taki teren, gdzie swoją wojnę prowadziły mocarstwa zachodnie, ale nie przy użyciu swoich ludzi i nie na swoim terenie, tylko właśnie na terenie Bośni i Hercegowiny, która to stała się poniekąd taką ofiarą tych rozgrywek europejskich państw. I to powiedzieli mi ludzie
politycy w różnych krajach, w Berlinie, w Paryżu, w Brukseli, a także w Stanach Zjednoczonych, że właśnie my padliśmy ofiarą takiej polityki państw europejskich. Na żalost są wielkie sile dale najpierw Miloševiću u Beogradu zielono światło, da on, koji je imao u rukama i vojsku, i diplomaciju, i oružje Jugoslavenske narodne armije, radi šta hoće po bivšoj Jugoslaviji, da od Jugoslavije zadrži koliko bude htio. Tako su meni govorili eksperti, ja nisam ni političar, niti novinar, niti vojni strateg, nego sam obični čovjek koji sam želio zastupati obespravljene ljude, i katolike, i nekatolike, koji su bili žrtve rata. Ja jestem zwykłym człowiekiem normalnym i żyjącym w tamtym czasie pomiędzy zwykłymi ludźmi, a o tym mi mówili eksperci, politycy zachodni, którzy właśnie tego typu rzeczy mi mówili, że Bośnia to był taki kraj, którym Sloboda Miloševiću otrzymał pełną możliwość działania i w którym czuł się bezkarny. I dlatego on mógł zacząć działać i w ten sposób też podniecać w jakiś sposób te wszystkie wzajemne animozje, które gdzieś tam były zapomniane przez te wszystkie lata. I właśnie to stało się poniekąd takim powodem, dla którego nagle to wszystko wybuchło. Faktycznie, kiedy trwała ta wojna na terenie byłej Jugosławii, obserwowaliśmy taką bierność, pozorną bezsilność państw zachodnich, europejskich. Tutaj ksiądz biskup nam mówi, że to było gdzieś, to nie był przypadek, że to nie była bezsilność, tylko gdzieś w tym był jakiś też głębszy plan, głębsza strategia, przyzwolenie na to, co się działo. U Paryżu su meni rekli, da je papa Ivan Paweł II i katolička crkva, da su glavni krivci, što je Francuska izgubila prvi svjetski rat. Jer je papa priznao nesamostalnosti Slovenije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i time je dokinut onaj pobjednički znak alijanse u Prvom svjetskom ratu. I mi smo katolici u Bosni i Hercegovini posebno zapravo krivi što smo papisti, što smo katolici, samo zato. Sve smo učinili da ne bude rata u Bosni i Hercegovini. I mi biskupi, svećenici i svi, ali nažalost drugi su vukli konce. My, katolicy, robiliśmy wszystko, żeby nie doszło do tej wojny, ale powiedziano mi w Paryżu, że była to poniekąd swego rodzaju rewanż na katolikach, ponieważ to właśnie przez Kościół między innymi Paryż oskarżał Kościół katolicki za swoją porażkę w czasie I wojny światowej i ta nienawiść, która istniała w państwach zachodnich w stosunku do katolików, miała między innymi swój rezultat właśnie w tym, co działo się w Bośni i Hercegowinie. Nijedan papa nije toliko intervenirao u jednom konfliktu kao papa Ivan Pavao II. Sveti u konfliktu u Bosni. Preko 300 puta on i njegovi suradnici zaustavite rat, ne rat, zaustavi rat, ne. Evo, rezultat je nažalost takav kakav jest. Tko vuče glavne konce i danas u Evropi i u svijetu? Tko? Ne konstruktivci, ne mirotvorci, nego i oni koji proizvode oružje, prodaju oružje i koji se prave bogovima današnjeg čovječanstva. Često se oskarža Horvatov katolikov o to, že byli jednim z inspiratorov tej vojny. Niemniej jednak pravdou je, že papiež Jan Paweł II bardzo często interveňoval przeciwko tej vojne, podobne jak też księża i całość duchownych, zarówno z Chorwacji, jak i z Bośni, chcieli przeciwdziałać tej vojne. Jednakže mimo to cały czas ich się też oskarża o to, że oni byli poniekąd inspiratorami do tego. Zwłaszcza tutaj chodzi o to, że Watykan uznał niepodległość zarówno Chorwacji, jak i Słowenii. Natomiast tutaj nie chodziło o politykę, tylko po prostu chodziło właśnie o obronę katolików, którzy byli zagrożeni. Ekscelencjo, nie tylko Ojciec Święty nawoływał do pokoju w Bośni i Hercegowinie, ale też ekscelencja, który tam pozostał przez cały ten wojenny czas, wojennej zawieruchy, był ze swoimi decyzjami
I też ekscelencja nawoływał, żeby nie chwytać za broń, żeby nie dolewać przemocy do przemocy, żeby nie dawać też pretekstu do rozlewu krwi. I też ekscelencja, też będąc tam, wiele widział, wiele wycierpiał. To też warto, żeby też nasi słuchacze też to usłyszeli, że tutaj mamy też z sobą świadka no, walczącego o pokój realnie tam na miejscu. Też, drodzy Państwo, dodajmy, że ksiądz biskup Franjo Komarica był kandydatem do Nagrody Pokojowej Nobla w 2004 roku. Nagrody niestety nie otrzymał, ale też to jest bardzo wymowna sytuacja, ta nominacja. Ekscelencjo, też jak to się stało, że na terenie diecezji księdza biskupa, gdzie nie trwały bezpośrednio działania wojenne, zostało zniszczonych 95% wszystkich kościołów. Jak to jest możliwe? Wszystko było planowane unaprzed. Iskorjenjivanje, fizičko iskorjenjivanje katoličke crkve s toga područja evropskog kontinenta. Ne znam koliko je to vama ovdje u Poljskoj biće jasno. To je najdramatičniji događaj nakon vremena Jana Sobieskoga. Hej, ste vi toga svjesni? Mi nismo tako daleko jedni od drugih. Rekao sam na početku da dolazimo, da danas evo, i sportaši, i turisti, i hodočasnici, mediji. My jesteśmy bardzo blisko siebie, jesteśmy narodami, które mają wspólną historię. Jeszcze raz tutaj nawiążę do Jana III Sobieskiego, który tutaj jest taką postacią, o której często się w historii chorwackiej mówi. Ale wszystko to, co się stało w Bośni, było wcześniej zaplanowane. To było planowane działanie przeciwko chrześcijanom, którzy żyją w tym kraju. Katolicka cerkwa smeta, może nie smeta puno u Polskoj, ale smeta u nekim drugim dijelojima. Kościół katolicki przeszkadza, może nie w Polsce, jako w Polsce, ale w Europie bardzo przeszkadza i także przeszkadza właśnie na tamtym terenie. Ale katolička crkva i laik i svećenik, da kako i biskup u prvom redu, moramo pokazati svoju vjerodostojnost, svoje pravo lice, lice življenog evanđelja. A to znači biti spreman dijeliti sudbinu naše božanske glave, našeg utemeljitelja Isusa Krista. My musimy pokazać, my jako chrześcijanie w Bośni musimy pokazać naszą prawdziwą twarz ewangeliczną, to kim jesteśmy i to zarówno się tyczy zakonów, jak i to się tyczy zwykłych ludzi, jak i przede wszystkim właśnie biskupów. Bardzo wielu katolików było wyrzuconych z Bośni i Hercegowiny w czasie tej wojny, o której mówimy, lata 90. XX wieku, a więc wręcz czystki etniczne miały miejsce na tym terenie też diecezji księdza biskupa. Jak to wyglądało? Jedno pytanie. Drugie, czy potem po wojnie, czy ludzie wrócili, czy katolicy wrócili, czy kościoły są odbudowywane, czy macie wsparcie, nie wiem, z Unii Europejskiej, z innych instytucji międzynarodowych, rządu, ze stolicy Bośni i Hercegowiny, czy kościół, katolicy tam się odradzają już teraz, mija no 20 lat? Ponad 20 lat od zakończenia tej wojny. Czy jest lepiej? Rekao sam, da trebamo biti vjerodostojni. To je ključno. Da ako kažemo da smo katolici, da znamo šta to znači biti katolik. To znači voliti neprijatelja svoga i praštati onome koji ti čini zlo. To je meni sveti papa rekao. Mi Poljaci znamo kako je teško ići u proces pomirenja. Trebali smo 20 godina nakon rata. A vi niste trebali ni 20 dana, rat traje, a vi tamo praštate, činite dobro onima koji vas progone. Ja vas blagosiljam, činite jako dobro stvar za cijelu crkvu, cijeli svijet, ne samo za svoju zemlju. To mi je najljepši priznanja koje mi je rekao veliki svetac Boži.
Jan Paweł II mi sam powiedział o tym, żebyśmy musieli tworzyć katolicki kościół, który będzie otwarty, który będzie miał możliwość pokazania, jak jest dobry i co powinien, jak powinien działać dalej. Ale główne pytanie było, jaka jest sytuacja. I za to je bila naša deviza, radije ćemo zlo i nepravdu podnositi, nego drugima činiti. To je bila naša deviza za vrijeme rata. W czasie kad pitate kako su se ponašali ljudi kad su ih tirali iz kuća i kad su ubijali, kad su im tukli. Jeśli się pyta, jaki był w czasie wojny, jaka była nasza reakcja, więc my przede wszystkim chcieliśmy na to zło, które istniało, chcieliśmy odpowiadać miłością i swoją chrześcijańską postawą. Pa ipak su nas rušili crkve, su rekli, crkva je vaše srce vašeg zajedništva. Ako srušimo crkvu, onda ćemo uništiti vaše zajedništvo, vi ćete morati otići. Jeśli zniszczymy, mówiono nam w czasie wojny, że jeśli zniszczymy kościoły, wy jako wspólnota, której sercem jest właśnie kościół, wy się wszyscy rozejdziecie. Dlatego właśnie niszczono kościoły, ponieważ jest to takie centrum chrześcijaństwa w danym miejscu. Bo to było, dodajmy, to nie było w wyniku działań wojennych, tylko to było świadome przyjechanie oddziałów wojskowych z dynamitem po to, żeby zniszczyć kościół. Tam, gdzie nie było walk w tym miejscu, nie toczyły się. Tak, masz tako, ali ostajali su svećenici i oni su bili ubijani zato što su činili dobra djela, hranili ljude, tješili ljude, pomagali i našim susjedima, i Srbima, i Bošnjacima, bez razlike, evo, kad smo dobili neku karitativnu pomoć. I onda su ubijali sve. 8 mojih župnika je ubijeno, tako mladi poput vas i još mlađi. Zato što su ostali vjerni evanđelju. Zato oni nisu suvremeni mučenici, svjedoci, dakle, vjernosti i svojoj crkvi i Kristu i svome zadatku kao svećenici. Wielu duchownych było mordowanych, ponieważ oni w większości zostawali tylko w parafiach, ponieważ ludzie uciekali, katolicy uciekali, opuszczali swoje domostwa i w biskupii Banialuckiej 8 księży zostało zamordowanych tylko dlatego, że byli katolikami, tylko dlatego, że byli katolickimi księżmi i swoją postawą starali się, chociaż mimo to, że swoją postawą starali się pomagać zarówno katolikom, jak i muzułmanom, jak i prawosławnym. Kad završio se rat, ja sam onda rekao svećenicima, idemo najprije graditi ljudima kuće. Porušene kuće, da imaju ljudi gdje živjeti. Neka crkve porušene čekaju. Mi ćemo imati u kapelicama, u podrumima, negdje mise ili na dvorištu, ali najprije ćemo graditi kuće. Oko 2500 kuća smo tako napravili. Ne samo katolicima, nego mnogim nekatolicima, i Srbima, i muslimanima. Mislim da je to Bogu ugodno djelo. Myślę, że należy tutaj powiedzieć o tym, że my jako Kościół po wojnie staraliśmy się odbudować przede wszystkim ludziom domy, ponieważ mimo, że były zniszczone kościoły, to jednak uważaliśmy, że najpierw trzeba ludziom dać mieszkania, ponieważ msze można odprawiać w domach. My możemy tutaj pomagać w różny sposób, natomiast najważniejsze jest, żeby odbudować, żeby ci ludzie mieli gdzie mieszkać, mieli do czego powrócić. Natomiast dopiero w drugiej kolejności było to dbanie o te rzeczy, które zostały zniszczone, takie właśnie jak plebanie czy kościoły. Przede wszystkim właśnie tutaj pomagaliśmy zwykłym ludziom i w ten sposób chcieliśmy dać świadectwo naszej wiary. Od międzynarodowej pomocy, która doszła za obnowę Bosny i Hercegowiny, samo 3% je doszło katolicima. Samo 3%. Tylko 3% katolików wróciło do swoich domów po wojnie, z tych, którzy opuścili swoje domostwa w czasie trwania konfliktu. Tak, nie się dozwolilo... Wszystkie odniosły swój skutek. O to chodziło i tak się stało. Owej bacenie katolika i mało swój rezultat. To jest jakiś uspiech przeciwnika katolika. Tak, nie się żelilo provesti Dejtonski sporazum aneks 7, koji predviđa da svako ima prawo vratiti se svoj dom u svoj rodni kraj. Za katolike to je bila jaka obstrukcija, politička, pravna i materijalna.
nie sprawdził się po stronie polityczna i domaci międzynarodowej. Nie sprawdził się zupełnie zapis siódmy z porozumienia daytonskiego, który był podpisany w 1995 roku na zakończenie wojny, który mówił o tym, że wszyscy mają możliwość powrotu do swoich domów. To jest martwy przepis, który zupełnie nie działa i to ma miejsce, to miało miejsce zaraz po wojnie i ma miejsce również dzisiaj, gdyż katolicy, tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, nie wrócili do swoich domów. Czy ten fakt, że ten przepis nie działa, że nie ma tej możliwości powrotu katolików do domów, jak ksiądz biskup to interpretuje? Jak to należy rozumieć? Bosnu i Hercegowinu želi razdijeliti na dwa dijela. Jedan dio pripada Putinu, a drugi dio pripada Erdoganu. Katolici nemaju tamo šta tražiti. Tako neki misli. Mi ne mislimo tako. Niti Papa Ivan Pavel II, ni Benedikt, ni Franjo ne misle tako jer su bili kod nas. I rekli, ne, tamo mi želimo spasiti biskupije, mi osnivamo biskupije tamo gdje nikad nisu bile, a ovdje pred nosom Rima ne možemo dozvoliti da nestanu tri biskupije u Bosni. No więc przede wszystkim powiedziano nam, że w Bośni nie ma miejsca dla katolików. Są tylko ci, którzy są zwolennikami Erdogana lub ci, którzy są zwolennikami Putina. Natomiast nie ma miejsca dla katolików. My natomiast uważamy i za papieżem Janem Pawłem II, papieżem Benedyktem czy papieżem Franciszkiem, że to miejsce dla katolików jest wszędzie, także jest u Bośni. Mi mislimo da katolička crkva, mi smo tamo daleko najstarija, mi smo tamo 17. stoljeća katolička crkva u Bosni. I sada u 21. stoljeću da nestanemo pred vašim očima, pred očima katolika Poljaka, pred očima svim katolika svijeta. Kako to? Ako smo krivi, recite koja je krivica. Ako nismo, zašto nas progonite? Ako ništa ne činite da mi tamo ostanemo, onda ste su krivci. Pomažete zločine i onda je samo pitanje vremena kad će doći Poljska na red. Ako tako nastavimo. Ako dozvolimo da zakon jačega, da on zavlada u ovom svijetu, a on sve više vlada. No więc tutaj jest sytuacja tego typu, że jeśli my jesteśmy winni, jeśli uważa się, że katolicy są winni, to dlaczego nie ma dowodów na tą winę, której myśmy dokonali? To pierwsza sprawa. Druga sprawa, my jesteśmy jednym z najstarszych w Europie krajów, w którym było chrześcijaństwo, bo mamy już 17 stuleci swojej tradycji chrześcijańskiej, a dzisiaj nie ma dla nas miejsca. I dlaczego tak się dzieje, że nikt właściwie nie interesuje się sytuacją katolików w Bośni i Hercegowinie, nie mówi o tym, jak ciężki jest los Kościoła katolickiego, jak ciężki jest los duchownych, ale przede wszystkim zwykłych osób, które są katolikami, którzy za katolików się uważają i chcą w Bośni żyć. Spytam, czy Kościół w Bośni i Hercegowinie czuje się opuszczony, zapomniany przez świat, przez Kościół katolicki też w innych krajach? Pa, nažalost, prisiljeni smo da tako osjećamo. Nama je katolička crkva iz Njemačke, iz Italije, imašte iz Amerike pomogla. Nažalost, nije dovoljno. Mi imamo tamo jako veliku šansu pokazati pravo lice crkve pred našim susjedima i pravoslavnim Srbima i muslimanskim Bošnjacima. I oni to od nas očekuju. Mi možemo to, mi to radimo preko naših škola katoličkih koje posjećuju mnogi nekatolici i Srbi, Bošnjaci, muslimani, preko naših karitativnih također projekata koje služe svim ljudima tamo. Mi tamo moramo biti, to Bog hoće od nas. I zato je mene poslao ovamo do vas da vam kažem, dođite da zajedno tamo izgrađujemo civilizaciju ljubavi. No więc dlatego niestety czujemy się nieco opuszczeni przez resztę chrześcijańskiej Europy, ponieważ nie mamy takiej pomocy ani z właśnie krajów europejskich, ani z innych krajów, choćby z Ameryki. Niemniej jednak wierzymy w to, że właśnie ta nasza sytuacja ciężka tutaj w Europie, tak blisko innych krajów, tak blisko Polski, może być takim, możemy my swoją postawą pokazać, jak wygląda takie prawdziwe oblicze takiego kościoła, który jest w trudnej sytuacji i który musi też poświęcić się w imię tego dialogu, czy to z, chociażby z prawosławnymi, czy z muzułmanami. I tutaj myślę, że właśnie Bóg nas
wybrał w jakiś sposób, żebyśmy pokazali, że to chrześcijaństwo, pomimo tych pewnych trudności, my cały czas budujemy, jesteśmy wierni Ewangelii i fakt, że ja tutaj nawet przybyłem, żeby powiedzieć o tej sytuacji Kościoła w Bośni i Hercegowinie, też jest w jakiś sposób znakiem od Boga, który mnie posłał, żebym mógł tutaj być i mówić. Za to nie za mnie temeljno pytanie, co će biti sa Bosnom i Hercegovinom i co će biti sa katolicima u Bosni i Hercegovini, nego co će biti sa Evropom i co će biti sa katolicima u Evropi. Mi smo lakmus test za uspjeh Evrope. A Evropa je dramatično zakazala, propala je na slučaju Bosne i Hercegovine i zaštite svoje vjerodostojnosti, temeljni ljudskih prava i osobni i kolektivni. To kod nas Evropa ne provodi. I zato je u opasnosti Evropa. Poljska tu mora puno odlučnije pomoći da se kršćanska Evropa u Evropi spasi. Šta ima Evropa ponuditi drugim kontinentima ako ovako u sebi propada? My jesteśmy takim papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje z chrześcijaństwem w kraju, w którym są takie znaczące siły, które przeciwko niemu działają. My tutaj możemy w jakiś sposób pokazać też to, że sytuacja, pomimo tego, że jest ciężka, no mimo wszystko możemy coś tutaj budować. Ponadto jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie my chcielibyśmy otrzymać pomoc od różnych krajów i też właśnie po to tutaj jestem, żeby o tą pomoc prosić, żebyśmy się bardziej, żeby chociażby Polska właśnie bardziej się zainteresowała tą sytuacją katolików w Bośni i Hercegowinie, ponieważ moim głównym pytaniem nie jest tylko to, co będzie z katolikami w Bośni i Hercegowinie, nawet nie jest to, co będzie z katolikami na Bałkanach, ale przede wszystkim, co będzie z katolikami w całej Europie, jeśli w kraju, który jest europejskim krajem, taka sytuacja ma miejsce. Jaka jest wtedy przyszłość Europy? Ekscelencjo, powiedział ksiądz biskup w książce, którą mam w ręku, Zdejmowanie masek. Jest to długi wywiad, taki wywiad rzeka z księdzem biskupem, książka sprzed 2 lat. Takie zdanie. Ilu naszych polityków modli się do Boga? Ilu z nich prosi Boga, aby politycy, ilu z nas prosi Boga, aby politycy otworzyli się na Ducha Świętego i powierzyli się Jego kierownictwu? Niepokój świata, i to jest, myślę, bardzo wymowne zdanie, można przezwyciężyć tylko od wewnątrz. Możemy być budowniczymi i świadkami prawdziwego pokoju tylko wtedy, gdy będziemy przyjaciółmi Boga. Sytuacja w Bośni i Hercegowinie, odbudowa pokoju, odbudowa po wojnie kraju, ale odbudowa też ludzkich serc. To jak ksiądz biskup wspomniał, to jest papierek lakmusowy sytuacji w Europie czy w świecie. Wasze doświadczenia, jak wiara w Boga pomaga odbudowywać kraj, odbudowywać relacje w rodzinie, między różnymi narodowościami w jednym kraju, budować relacje z innymi krajami, budować pokój od wewnątrz. Co to znaczy? Ponawiam jeszcze jedną puta. Za mnie bitna rzecz, wierodostojność. Wierodostojność, credibility. Tak, ako sam ja istinski wiernik, ja onda żywim sa Kristom. Krist, Duch Sveti, meni daje snagu da ja oko sebe širim, kako se to kaže, pozitivno ozračje, ljubav, dobrotu, praštanje, pomoć, konkretnu pomoć, izgradnju civilizacije i ljubavi. Znači, bio ja političar, bio ja profesor, odgojitelj, bio ja liječnik, bio ja seljak, bio ja svećenik, biskup, redovnik. Svaki od nas nosi u sebi Duha Svetoga. A to nije duh bojažljivosti, oportunizma, bježanja od odgovornosti, nego odlučnosti, istinitosti, jasnoće, širine, svjetla, o nade, pozitivnosti. I zato smo mi, kršćani, jako krivi i griješimo propustom što nismo dovoljno svjesni svoje odgovornosti za budućnost svijeta. Nema drugog spasitelja svijeta osim Isusa Krista. Nema alternative crkvi Kristovoj. Nema. Čovječanstvo ima pravo na katoličku, Kristovu crkvu. Kristovu crkvu. Na Krista.
Kako ja, kako vi, kako svi mi prezentiramo toga Krista, jedinog spasitelja svijeta. To je presudno pitanje i presudan odgovor. I zato ja želim i političare osposobiti također da budu vjerodostojni katoličke političare. No więc tak, Chrystus daje mi tą siłę i też daje siłę wszystkim innym ludziom, wszystkim katolikom w Bośni i Hercegowinie, daje tą siłę zwykłym ludziom, daje też siłę osobom duchownym, gdyż duch katolicki to nie jest duch bojaźni, to nie jest duch nieśmiałości, to jest duch radości, który pomaga działać, który przede wszystkim daje siłę do tego, żeby pracować codziennie, ponieważ nie ma innej alternatywy niż Jezus Chrystus i tylko i wyłącznie w Chrystusie możemy budować pokój i tylko i wyłącznie posługując się słowami Ewangelii jesteśmy w stanie dojść do porozumienia też z innymi religiami i to tyczy się zarówno zwykłych ludzi, jak i też się tyczy chociażby polityków. Ekscelencjo, zaprosimy teraz naszych słuchaczy do udziału w naszej rozmowie, do telefonów, czas najwyższy. I tu jeszcze wiele rzeczy, na pewno jeszcze będzie okazja, żeby dopowiedzieć, bo jeszcze temat jest oczywiście niewyczerpany. Drodzy Państwo, przypomnę nasze numery telefonów do studia i proszę, żeby do nas dzwonić, pytać się. Mamy gościa szczególnego, księdza biskupa Franio Komarica, ordynariusza diecezji Banja Luka w Bośni i Hercegowinie. Człowieka, który, duszpasterza, który był, jest ze swoimi wiernymi, ze swoimi owcami w czasach wojny, w czasach odbudowy kraju, domów po wojnie. I o tym dzisiaj rozmawiamy, o tym właśnie, o tej sytuacji Kościoła tam, w tym kraju, nie tak odległym przecież od Polski. Przypomnę nasze numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dla słuchaczy, telewidzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery telefonów 536 600 300 i 536 600 400. Bardzo proszę o głosy Państwa, o pytania. Oczekujemy na Państwa udział, na Państwa telefony. Ekscelencjo, czy katolicy w Bośni i Hercegowinie, w diecezji księdza biskupa, mają nadzieję, czy mają pokój w sercach, czy żyją nadzieją, perspektywą przyszłości? Zadnia nada umiry. Kod svakoga pravog kršćanina postoji nada. Kršćanstvo je vjera nade. Dakle, i zato postoji nada. I jako se osjeća da predugo traje ovaj nastavak rata na drugi način. Rat nije završen. Završeno je oružje, ubojito. Ali se rat dalje nastavlja tamo. I to zbunjuje ljude koji bi željeli život dostojan čovjeka da bude u svoji, sa svojima na svome. No więc nadzieja umiera ostatnia, dlatego ludzie żyjący w Bośni tą nadzieję cały czas mają w sercach. Jednakże mimo iż wojna zakończyła się już jakiś czas temu, to wciąż jednak istnieje ten taki niepokój, wciąż jednak istnieje ta wzajemna nieufność, nienawiść wśród ludzi i w ich sercach. Dlatego też właśnie właściwie nam pozostaje tylko i wyłącznie ta nadzieja na to, że będzie lepiej. Czyli proste, ale dogadza się nieco w zadnie wrijeme już dramatycznie. Očito ciljano se želi sve više ljudi, ne samo katolika, nego nekatolika, s područja Balkana iseliti u srednju Evropu, u zapadnu Evropu. I cijeli Balkan ostaje sve pustiji i pustiji. A Balkan nije Sahara. Naše zemlje su bogate. Bogate svim mogućim prirodnim bogatstvima. Možda bogatije nego Poljska.
Nasze ziemie są bardzo bogate i to nie tylko tyczy się Bośni i Hercegowiny, ale także tyczy się to również innych terenów Półwyspu Bałkańskiego. Niemniej jednak jest coraz mniej osób, ponieważ bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, wyjeżdża z Półwyspu Bałkańskiego do Europy Zachodniej i nasze kraje, bo mówię tutaj nie tylko o Bośni, ale też o innych krajach Półwyspu Bałkańskiego, pustoszeją, a przecież my nie jesteśmy taką, nie chcemy być taką Saharą, która będzie po prostu pustynią, gdyż nasze ziemie są bardzo żyzne, być może nawet żyźniejsze aniżeli w Polsce. Mamy telefon, odbierzmy. Halo. Mamy telefon. Bardzo proszę. Proszę, Krystyna z tej strony, dzwonię z Jaktorowa, koło Godziska Mazowieckiego. Chcę serdecznie bardzo powitać go. Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować. Halo, pani Krystyno, chyba się nam rozłączyła rozmowa. Prosimy pani Krystyno jeszcze raz o ponowienie próby, po kolejne połączenie. Ufamy, że się uda. Problemy techniczne. Nedawno sam ja rozmawiał z ambasadorima nekim europskim i Sjedinjenih Država i pitao sam i za koga vi spremate Balkan? Zašto ispražnjavate Balkan? Ko treba tamo naseliti se? Takako, Azijati i Afrikanci. Oni se spremaju dolaziti. To su mi rekli na mnogo mjesta. Milioni i milioni spremaju se doći u Evropi. Evropa dramatično, demografski propada. I to je budućnost idući decenija Evrope. Europa dramatycznie się wyludnia, cała. I też rozmawiając właśnie z ambasadorami z państw zachodnich, pytałem ich, dlaczego oni dopuszczają do tego, że tak wielu ludzi opuszcza Bałkany, dlaczego nie dbają o te tereny. A oni mi odpowiedzieli, ponieważ to są tereny, które są szykowane do tego, by tam mogli być umieszczeni ludzie z Azji czy z Afryki, którzy by zastępowali jako pewna siła robocza tych ludzi, których brakuje w Europie, by tam byli osiedleni i by pracowali na rzecz Europy. I to mówią wprost w rozmowach oczywiście w kuluarowych, ale takie głosy ksiądz biskup słyszy. Tak, meni służbena delegacja Brisela rekla, kad sam ja nie pitao, jesmo li mi za vas ljudi? Zašto mi nemamo pravo na temelja ljudska prava, na svoju kuću, na svoj zavičaj, na svoju domovinu? Oni su mi rekli, vi ste u vrh glave štala za naše konje, vi niste za nas ljudi. Dakle, nema govora o ljudskim pravima. Kako to? Vi Evropljani, ja Evropljani. Ali očito da sam ja druge klase ili 22. klase. E, to znači da je zakon jačega. Meni je rekao, i vrlo utjecajne zemlje, čovjek, biskupe, ja sam gospodin Bog vaš. Biće onako kako ja kažem. Ja sam rekao rat, bio je rat. Sad sam naredio mir i mora biti mir. Ekscelencijo, niste vi moj Bog. Ja znam u kojega Boga vjerujem. Ne smijete se praviti Bogom. Doći ćete i vi pred toga Boga u kojega vjerujem da položite račun. No więc tak, delegacja z Brukseli, z którą rozmawiałem, dała mi bardzo jasno do zrozumienia, że traktuje nas, ludzi na Bałkanach, jako ludzi drugiej kategorii, nie jako ludzi drugiej, a być może nawet 22. kategorii, a nie jako ludzi równorzędnych sobie. Oni wręcz dali mi do zrozumienia, że to oni, to właściwie politycy zachodni są w jakiś sposób bogami, którzy mówią o tym, czy będzie wojna, czy będzie pokój. Natomiast ksiądz biskup powiedział, że dla niego jedynym Bogiem jest Chrystus i on nie godzi się z czymś takim, żeby tego typu sytuacja miała miejsce, że to ludzie decydują o tym, czy będzie właśnie tak ważne wydarzenie, czy będą się działy takie rzeczy jak wojna, czy nie będzie. Że na coś takiego nie będzie jego zgody i katolików. Odbierzmy telefon. Mamy słuchacza. Telefon. Halo, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Danuta z Podbolesławca. Proszę pozwolić, że przywitam się z jego ekscelencją księdzem biskupem w języku chorwackim. Chwała Jezus i Maria. Pozdrawiam wczesnego biskupa Franjo Komarice, Danusza i z Bolesławca. Ja sam jutro obieca da pozivim biskupa i da i radim to sada. Izvolite biskupe da razgovaram dalje polskim jezikom, bo meni je lakše i brzo. Tak. Biskup, taka znajomość języka chorwackiego.
Ja mam to szczęście spotkać się z księdzem biskupem już od 2015 roku. Od kiedy ksiądz biskup przyjeżdża do Bolesławca i okolic w sprawie procesu beatyfikacji męczennika księdza Antoniego Dulowicza. I tutaj chciałam tylko się takie świadectwo swoje dać, że moi rodzice oboje pochodzili z Bośni. Mama urodziła się pod Banialuką w Czernie i jest rdzenną Chorwatką z rodu księdza biskupa Komaryczy. Tato pochodził z polskiej rodziny i jego dziadkowie z dziećmi przyjechali do Bośni w 1905 roku spod Tarnopola. W tym czasie ksiądz biskup mówi tak, że tato jest remigrantem, a oboje się poznali w Polsce i w Polsce się pobrali. Ja byłam w Banialuce w 2015 roku na zaproszenie księdza biskupa i my zapoznaliśmy się, ja byłem z obiema siostrami, zapoznaliśmy się z całą historią wojny domowej w Bośni i sytuacji po niej. Ten pokój zawarty w 1995 roku jest to, co ksiądz biskup mówił i teraz tutaj mówił, jest wielką sprawiedliwością dla katolików, Chorwatów, zamieszkałych w Banialuce i okolicach. Ze względu na to, że ta utworzona Serbska Republika Banialuki, w której katolicy aktualnie nie mają żadnych praw, nie mają dobrej pracy, nie mają swojego przedstawicielstwa w rządzie. Z mojej rodziny pięciu kuzynów, kuzynowstwo, które zostało wygonione z własnych domów pod zagrożeniem życia, utraty życia, po wojnie nie mogło wrócić ze względu na to, że nie było możliwości odzyskania domów. A ten, kto chciał wrócić tam i chce się budować, to też ma bardzo poważne problemy. Ksiądz biskup mówił, że to kuria biskupia wybudowała 2500 mieszkań. Natomiast sami ludzie mają ogromne trudności. Od nas nikt nie wrócił, no ze względu na to, że tam nie ma możliwości życia. Przy tym było. I teraz jeszcze jedno słowo. To, że Kościół katolicki przetrwał na terenie Banialuki, to jest tylko i wyłącznie zasługa księdza biskupa Komaryczy. Za morem Serbii, to co ksiądz biskup mówił, było, to nam tak opowiadał, żeby ani jeden katolik nie został w Banialuce, w tej decyzji banialuckiej. Ksiądz biskup jednak to zniweczył, ponieważ został. Pomimo ciągłych ostrzeliwań widzieliśmy katedrę banialucką, gdzie były miejsca widoczne, gdzie ktoś strzelał codziennie przez ileś tam czasu. Biskup był narażony na utratę życia. Tak jak mówił ksiądz biskup, że w każdej chwili mogli Serbowie przyjść i to nie ma taka właśnie wojna, tylko mogli sobie przyjść i wyrzucić z domu, zabić. To jest właśnie ze względu na to, że cały czas twierdzili, że te tereny to ma być Wielka Serbia. Ja pamiętam taką jedno świadectwo, że ksiądz biskup mówił, że jednego razu pojechał odprawić mszę świętą na parafię z okazji jakiejś uroczystości, przyjechał, a nie ma świątyni. Świątynia została zburzona i biskup nie odjechał. Biskup odprawił mszę świętą. Pytaliśmy się księdza biskupa, jak to przetrwał wszystko w zdrowiu na ciele i duszy. Odpowiedział jedną rzecz. Modlitwa i zawierowanie Jezusu to jest modlitwa i zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. To, co mówił tutaj wcześniej ksiądz biskup. Zawsze mówił, jedynym gwarantem zachowania wiary w Jezusa Chrystusa to jest bycie w Kościele katolickim. Bo Kościół katolicki pokazuje, że prawdziwy katolik to ten, który kocha Boga przez słowa i czyny, przez świadectwo Ewangelii, a także miłuje bliźniego. Ta miłość bliźniego. Bez miłości bliźniego to nie ma prawdziwego katolika.
I to, co my tam przeżyliśmy, to, co doświadczyliśmy, bardzo później nam pomogło w przeżyciu wielkich tragedii. Ksiądz biskup wie, tragedii śmierci, tragedii trudności różnych, ale to, co ksiądz biskup mówił, oddajcie to w ręce Jezusa. Oddajcie to w ręce Jezusa, On wam to poprowadzi. Chciałam powiedzieć, że ksiądz biskup jest wielkim miłośnikiem modlitwy, a także zawierzenia przez Matkę Bożą. Ksiądz biskup uwielbia Matkę Bożą Czarną Madonnę, czyli naszą Matkę Bożą Częstochowską. Nie mam mszy świętej, gdzie biskup nie prosi o modlitwę, o pieśni do Czarnej Madonny, no i oczywiście barki. To pani Danuto, halo? Króciutko. Teraz pytanie. Co my, katolicy, księdze biskupie, co my, katolicy w Polsce, powinniśmy zrobić, czego się wystrzegać, aby nie doprowadzić do takiego stanu, ażeby Kościół katolicki po prostu ginął. Żeby cały czas istniał. Drugą rzecz, mam taką ogromną prośbę. Ksiądz jest to, ale żeby biskup dał to świadectwo swojej postawy świętej pamięci mamy, która była wyrzucana przez Serbów z domu. To jest bardzo ważne też dla katolików. A trzecie, ostatnie pytanie, Medjugorje. Jak ksiądz biskup ja wiem, ale ksiądz biskup dał świadectwo, jak ma swój stosunek i co robi, jeśli chodzi o to miejsce modlitwy, tych miejsc pielgrzymek, gdzie Polacy pielgrzymują. Chciałam serdecznie podziękować ojcom w Radio Maryja, księdzu, ojcu dyrektorowi, Tadeuszowi Rydzykowi za otworzenie Radio Maryja. Bo dzięki Radio Maryja, rodzinie Radio Maryja, wiara w Polsce się rozszerza. Panie Danuto, dziękujemy bardzo, bo kolejka telefonów jest troszkę i dajmy też czas jeszcze tu odpowiedź księdzu biskupowi, czas na odpowiedź i na jeszcze inne głosy. Dziękujemy za ten piękny głos, bardzo taki treściwy. Ekscelencjo. Prvo, od se zahvaljujem. Ovo je plemenitoj duši koja je evo pokazala da se zanima za situaciju ne samo u starom kraju svojih predaka, nego za katolike u jednoj napaćenoj zemlji i osobito u jednoj napaćenoj biskupiji koja je najteže nastradala biskupija u Evropi. I ne znam koliko znadete, Banja Luka biskupija ima duhovni savez, molitveni savez sa biskupijom Pyongyang u Sjevernoj Koreji. Mi molimo za progonjene katolike u Sjevernoj Koreji, a oni mole za nas. I evo, to je Božja providnost htjela. Božja providnost je htjela, evo, da sam ja danas ovdje među vama, da braća katolički Poljaci saznaju najprije malo nešto više o dramatičnoj situaciji, doista dramatičnoj situaciji katolika u Bosni i Hercegovini. Dakle, da ne budete ignoranti, jer kad sam pitao ko vlada svijetom, pa su mi rekli ignorancija na prvom mjestu, neznanje, arogancija, dakle, bahatost, cinizam. Może dajmy też no więc tak. Przede wszystkim bardzo dziękuję za ten głos z Polski, osoby, której przodkowie mieszkali, którzy żyli w Bośni i Hercegowinie. My jako parafia Bania Ludzka, parafia w Bania Ludze, jako dekanat Bania Ludzki, mamy sojusz taki duchowny z dekanatem w Korei Północnej. Oni modlą się za nas, my modlimy się za nich. To jest diecezji. My modlimy się za nich, oni modlą się za nas. Dlatego też to jest dla nas takie ważne, ponieważ my cierpieliśmy bardzo w latach 90. Oni teraz bardzo cierpią, więc jest to niejako taki sojusz duchowny. Ponadto, co się tyczy tego pytania, co powinni robić katolicy w Polsce? No przede wszystkim powinni się wystrzegać ignorancji, powinni pytać o to,
kto rządzi, kto jakie ma pobudki, dla których chce sprawować władzę, ponieważ właśnie tego typu rzeczy, jak nieuwaga, jak lekceważenie sytuacji, która jest dookoła nas, powoduje, że dochodzi do tego typu wydarzeń, do których też doszło na naszym terenie. Czyli komu powierzamy władzę, kto nami kieruje, jak to jest ważne, jak to boleśnie doświadczyła Bośnia i Hercegowina, tak? To jest taka też lekcja płynąca z waszego doświadczenia. To jest tylko iskustwo wasze, da władza i była loża. Dakle, ja prigovaram evropskoj vladi, vladi i po stavu Evropske unije, i to sam rekao i u Briselu i u Strasburu. Stidim se vas, evropskih političara moje generacije. Izdali se vrijednosti Evrope, temelje Evrope u mojoj domovini. Prezreli ste čovjeka i njegovo pravo na temelja ljudska prava. Mocne słowa, może przetłumaczmy je? Tak, w Brukseli tutaj powiedział ksiądz biskup, że wstydzi się za tych polityków, którzy są z jego takiej generacji. Wstydzi się was, powiedział do nich wprost. Tak. Ponieważ z was i za was niejako, ponieważ no, ich działania, które miały na celu ich działania przede wszystkim miały na celu taką doczesne działania, które w jakiś sposób powodowały, że wystrzegli się oni działania o ludzkie prawa na rzecz takich korzyści materialnych. Nie widzę kod was wierodostojności, niti odluczności, niti zajedništwa, niti poštenja, dakle, niti jedinstva, da budete konsekventni, ako ste donijeli određene odluke, zašto ne provodite te odluke? Zašto vi nas želite imati, kao što ste meni rekli, kao kontrolirani kaos? Bosna i Hercegovina je za Brisel je kontrolirani kaos, a ne žele imati pravnu državu. Jer, kako znadete, nama upravlja visoki predstavnik. Mi smo semiprotektorat međunarodne zajednice. Glavnu riječ imaju, dakle, ovozemaljski samozvani bogovi. To katolik ne smije dozvoliti. Ni biskup, ni laik, dakako ni političar. A ovdje vi imate katolike političare. Zato ja isto i njih molim, dajte i vi pokažete svoje lice i u Briselu i u Banja Luci. No więc w Bośni panuje tak zwany kontrolowany chaos, który jest efektem działań polityków, którzy zgadzają się na to, żeby ta sytuacja miała miejsce. I ja im mówiłem o tym, żeby pokazali swoje prawdziwe twarze, a nie ukrywali się chociażby za wysokim przedstawicielem, który pełni de facto władzę w Bośni, ponieważ tutaj może wyjaśnię, że oprócz tego, że Bośnia działa jako kraj, nad nim jest tak zwany protektorat, takiego zwanego wysokiego przedstawiciela. Unii Europejskiej, tak, który tam pełni władzę. I żeby właśnie nie kryli się za jego plecami, tylko sami pokazali, jakie jest ich prawdziwe oblicze i jakie jest ich rzeczywiście działanie w stosunku do Bośni, bo to jest katolik nie może się godzić na to, by tego typu zachowanie miało miejsce. Czyli w Bośni de facto rządzi Unia Europejska, człowiek, urzędnik Unii Europejskiej jest tak. Ten, który ma tam władzę najwyższą. Człowiek jest tak? Unii Europejskiej. Tak to należy rozumieć. I ma najwyższą władzę u Bosni. Ma, to nie samo Europejskie Unie, nego to jest Ujedinjenje Naroda i takođe i Sjedinjene Država i Kanade. Ali on meni kaže, meni su ruke zavezane. Ja ne smijem ništa raditi bez dozvole takozvane dakle, komisije za provođenje Daytonskog sporazuma. Pet država. I meni je štrik na vratu. Ja ne smijem ništa poduzeti. Pa pobogu što radite s nama? Imate sve vlasti, a ne upotrebljavate. Šta hoćete s nama? Šta radite s nama? Šta kanite s nama? Oficjalnie wysoki przedstawnik, który nie jest Unii Europejskiej, tylko z ONZ, tutaj takie wyjaśnienie księdza biskupa, mówi, że on oficjalnie nie może nic zrobić i on nie ma żadnego prawa. No ale to jest oczywiście nieprawda, ponieważ no, skoro nie ma prawa, to dlaczego zajmuje taką wysoką pozycję i dlaczego jego działania wspierają jedną stronę, a nie wspierają właśnie katolików. Że to jest taka, prawda, działalność, która w jakiś sposób jest skierowana
przeciwko katolikom, ponieważ z jednej strony wspiera się Serbów i tam może ich wspierać, natomiast z drugiej strony katolików nie może. I dlaczego tak jest? A wy widzicie, to jest isty rukopis Ukrainy napis. Isto się tam opisze, zakon jaczyk. A isto tak u Syrii, na Bliskim Istoku. To isto kod nas u Bosni. To je problem. Dakle, imali mogućnosti da se nađu političari, grupa političara kaže ne možemo tako, mi se distanciramo od takvog zlodjela, od takvog gaženja čovjeka. Pogotovo mi kršćani koji vjerujemo u Krista, koji se svojim utjelovljenjem kao Bog stavio potpuno na stranu čovjeka. Ne samo Židova, nego svakog čovjeka. I Evropljanina i neevropljanina. I crnca i bijelca. Prema tome, gdje nam je vjerodostojnost nama kao kršćanima, kao katolicima? No więc taka sama sytuacja obecnie ma miejsce czy na Ukrainie, czy też w Syrii, gdzie tego typu siły prowadzą podobną politykę, jaka miała miejsce w Bośni i Hercegowinie. I uważam, że powinno się wspierać nie tylko jedną stronę, ale powinno się sprawiedliwie wspierać wszystkich, bez względu na kolor skóry, bez względu na religię. Wszyscy powinni mieć takie same prawa w państwie, a nie, że jedna grupa jest bardziej uprzywilejowana, a druga nie ma zupełnie żadnych praw. Mówimy o sytuacji, która trwa w Bośni już od 20 lat, bo tyle lat minęło od zakończenia wojny domowej i przez 20 lat jest taki stan zawieszenia, braku perspektyw i takiej polityki, jak tu ksiądz biskup mówi, faworyzowania jednej ze stron kosztem drugiej strony. A więc czy to jest też potencjalne zarzewie kolejnego gdzieś konfliktu? Oby nie, ale no, tak też sobie to można wyobrazić, skutki takiej polityki. Bardzo za to ja jako biskup, ja nie jestem polityczna, naglaszałam. Niti želim biti političar, ali jesam kršćanin. Jesam Božim darom Isusov učenik. A Isus će mene pitati, ja sam bio gladan, bio sam žedan, bio sam gol, bio sam bos, bio sam protjeran, beskućnik, bio sam obespravljen. A ti se fališ da si bio biskup moje crkve, ne znam te. I biskup mora pokazati prvi svoje lice, vjerodostojnost. I svećenici, i redovnici, i vjernici, laici, i ateisti, i svi imaju pravo to od biskupa očekivati. I zato molim Boga da ostanem ja, i budem vjerodostojan i da ostanem vjerodostojan. Evo, u službi evanđelja, živjenog evanđelja, ne onoga teoretskog evanđelja, nego konkretnog evanđelja. Pomoći svakom obespravljenom čovjeku, bez obzira je li katolik ili nije katolik. Ali ako je moj katolik obespravljen, onda dakako moram dizati glas svoj i u molitvi Bogu, ali i u apelima ovozemaljskim samozvanim moćnicima. Ne smijete to raditi. Ja nie jestem politykiem, jestem katolikiem, jestem duchownym i jako duchowny mam obowiązek mówić o tym, jaka jest sytuacja i jak to wszystko wygląda, ponieważ tam żyję i widzę na co dzień, ponieważ tego też wymagają ode mnie wierni, tego też wymagają moi podwładni. I jako biskup chcę tutaj pokazać, że dać tutaj dzisiaj świadectwo tego, jak wygląda sytuacja, jak ona jest bardzo trudna i też pokazać, że ja jako człowiek Ewangelii muszę tą Ewangelią żyć i muszę według tej Ewangelii postępować, bo tego ode mnie się wymaga jako przedstawiciela Kościoła katolickiego. Ekscelencjo, nasz czas dobiega końca teraz. Widzimy tutaj księdza biskupa jako ten głos swoich wiernych, ale też ludzi niewierzących, innych wyznań, którzy tam żyją w Bośni i Hercegowinie i cierpią i nie mają tego głosu, który byłby słyszany. I cieszymy się, że tu ksiądz biskup z nami jest dzisiaj tego wieczoru, że nam mówi o tej sytuacji i nam jeszcze powie dzisiaj wieczorem w Radiu Maryja. Na to liczymy, o to prosimy. Za tę część pierwszą bardzo księdzu biskupowi dziękujemy. Dziękujemy również, drodzy Państwo, Wam za udział w tej naszej audycji i zapraszamy na rozmowy dzisiaj w Radiu Maryja o 21:30. Sytuacja katolików, ale jak słyszymy, społeczeństwa też w Bośni i Hercegowinie.
Naszym gościem jest ksiądz biskup Franjo Komarica, ordynariusz diecezji Banja Luka w Bośni i Hercegowinie. Jest wraz z nami pan Tomasz Lis, tłumacz, dzięki któremu możemy też tutaj się sprawnie porozumieć z naszym gościem. Dziękuję księdzu biskupowi, panu Tomaszowi bardzo, państwu za uwagę i zapraszam do Radia Maryja o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.